Dobry wieczór Państwu. Z niektórymi widziałem się już dzisiaj. Bardzo mi miło, że jesteście po raz drugi. Z pozostałymi osobami, którymi się nie widziałem, to tym bardziej Was witam bardzo, bardzo serdecznie. Tak nagle zaczynam odczuwać coś takiego, że Państwo, jakbym tak poprowadził jeszcze miesiąc kolejny, to być może jeszcze byśmy wypełnili tutaj tę salę, oprócz tych wielu tysięcy osób, które obserwują spotkania poprzez internet. Ależ jesteśmy dzisiaj wyposażeni. No, sądzę, że troszkę nam pomógł COVID w tym także. To jest ta jedyna pozytywna cecha COVID-u, że potrafimy korzystać z internetu tak znacznie obficiej, znacznie więcej i to nam bardzo wiele daje. Drodzy Państwo, cieszę się bardzo, że korzystacie z Pisma Świętego, które tutaj zawsze z naszej wypożyczalni Wam oferujemy, ale pamiętajcie, że to Pismo Święte, jeśli korzystaliście w minionych także wykładach, może się stać waszą własnością. Tak więc z całym sercem zachęcam. To, co oferujemy Państwu, to jest Pismo Święte, którego wydanie i które określamy nazwą Dzisiejsza Biblia Gdańska. Wiecie Państwo, jak to z tą gdańską Biblią było? Została przetłumaczona jako pierwsze protestanckie tłumaczenie Biblii na język polski w roku 1636. Ale język z 1636 roku jest troszeczkę zbyt stary, aby go dzisiaj rozumieć. W związku z tym mamy kilka opracowań Biblii Gdańskiej. Nie nowych tłumaczeń, ale dostosowania języka do dzisiejszych czasów. Tym sposobem powstała także uwspółcześniona Biblia Gdańska. To jest tak zwane wydanie toruńskie. Powstała także nowa Biblia Gdańska. To jest tak zwane katowickie wydanie. Natomiast mamy teraz także dzisiejszą Biblię Gdańską. Chciałbym Państwu zdradzić taką tajemnicę, że właśnie zostało wydane drugie wydanie tej Biblii, które jest troszkę poszerzone, to znaczy Biblii nikt nie dopisał, to jest ta sama Biblia. Skorygowano jakieś tam maleńkie pomyłki, które były, natomiast dodano pewien aparat studyjny, który może być bardzo pomocny i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Tak więc jeśli Państwo nawet będziecie posiadali tę Biblię, która jest pierwszym wydaniem, to ona nie jest wcale zła, także można całkowicie na niej polegać i z niej korzystać. A teraz, drodzy Państwo, to tak wstępnie tylko przejdziemy do naszego dzisiejszego spotkania, ale pozwólcie, że chciałbym Was zaprosić, abyście skłonili Wasze głowy do modlitwy, którą rozpoczniemy spotkanie. Ukochany Boże, dałeś nam tak wiele spotkań. Dzisiaj mamy o oczekiwaniu mówić jeszcze w inny sposób. Bez Ciebie jednak, Twojego Ducha Świętego, który dotyka naszych myśli i otwiera nasze serca, nie poradzimy nic. Zatem prosimy o obecność Twoją, odczuwalną Twoją obecność i błogosławieństwo dla tego spotkania. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. No to cóż, z tęsknotą mamy oczekiwać, drodzy Państwo. To bardzo ciekawe, że tak jest. Przypomnę Wam tekst, który jest przewodnim tekstem naszym. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Czy jak znajdujemy to czasami w innych przekładach, nie ma zakonu. Co to znaczy? Jakim cnotom? Oczywiście, że odpowiedź jest bardzo prosta. Każdy z tych elementów owocu jest niezwykle ważny. Jeżeli któregoś z nich zabraknie, to znaczy, że owoc jest niekompletny. To znaczy, moi drodzy, że jest to okrojony owoc. Albo zepsuty, jeśli wolicie. Musimy mieć pełnię. Wszystkie te cechy muszą znaleźć się w naszym życiu. Pomyślcie o tym. Miłość, no któż nie chciałby tego mieć? Radość, podobnie, pokój, oczywiście. Cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie czy wstrzemięźliwość, jak to tak staropolskim językiem posługując się brzmi, to jest coś, o czym powinniśmy stale pamiętać, co powinniśmy stale nieustannie z tego korzystać. Ja wiem, co teraz niektóre osoby mogą pomyśleć. Dobrze się mówi. To tak łatwo powiedzieć, prawda? Powinniśmy to wszystko mieć, z tego wszystkiego korzystać. No i co z tego? Jak to zrobić? Jak można to mieć? Ale chwileczkę, zaczekajcie. Jak się tekst zaczyna? Owocem zaś ducha. To nie jest nasz owoc.
To jest owoc Ducha Świętego. To nie jest mój produkt. To jest Boży produkt we mnie. To nie jest moje staranie. No, staranie to tak. Jestem otwarty na ten owoc. Ale nic więcej w tym kierunku nie mogę uczynić. Ktoś kiedyś napisał bardzo ciekawy wiersz. Już Państwo wiedzą, że ja lubię poezję, bo od czasu do czasu sięgam po jakiś wiersz. I ten wiersz brzmi mniej więcej tak. Moje serce jest spieczone przez niewiarę. Mój duch usycha od wewnętrznych zmagań. Niebo w górze zaciemniało jak mosiąc, zaś me życie jest suche, pełne błagań. Ale wtedy Twój deszcz spada, święty Boże. Od niego świeża jest ziemia i znów młoda. Wtedy Twój duch wstępuje w moje serce, a me życie znów jest zielone, jest dla Boga. Betty Brusiet, która napisała ten wiersz, zafascynowała mnie. Bo to tak się po prostu dzieje. To nie ja staram się o coś, chociaż pragnę tego, ale nie potrafię. To jest Boży Duch, który spływa na mnie, który zajmuje moje serce i ożywia je, że stajemy się zupełnie innymi ludźmi. I w pewnym momencie, kiedy już jesteśmy innymi, kiedy to wszystko odczuwamy, wszystko staje się całkowicie inne. Pan Jezus pewnego razu opowiedział bardzo ciekawą przypowieść. Ewangelista Łukasz napisał na ten temat w 12 rozdziale Ewangelii. Faktycznie jest bardzo interesujący kontekst zdarzenia, bo otóż przybył do niego pewien człowiek. Pozwólcie, że ja otworzę, jednak nie planowałem tego, ale otworzę Ewangelię Łukasza, bo to bardzo ważne. Już podpowiem Państwu stronę, na której możecie to znaleźć. To będzie strona 882. Strona 882 i jeśli otworzyliście Ewangelię Łukasza na 12 rozdziale, to ta wewnętrzna kolumna od góry opowiada nam tę historię. Pozwolę sobie ją przeczytać, ale czekam, aż otworzycie sami. Także tak, ja wiem, że to się trzeba nauczyć otwierania tej Biblii, dlatego że te strony są takie cienkie, przyklejają się do siebie, ale mimo wszystko potraficie. Zatem, jeżeli otworzycie Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, czytam od 13 wersetu. Popatrzcie. I powiedział mu ktoś z tłumu: nauczycielu, powiedz memu bratu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. Dość dziwna prośba do Jezusa, który dokonywał wielu różnych cudów, ale ja nie odważyłbym się takiej prośby skierować. A on, czyli Jezus, mu powiedział: człowieku, kto mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami? I powiedział do nich: baczcie i wystrzegajcie się chciwości, gdyż nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Zatrzymam się na moment, bo chcę zwrócić Waszą uwagę na zasadę, jaką Jezus się kieruje w życiu. Na początku mówi: któż mnie ustanowił sędzią nad wami, rozjemcą dla was? Ale Jezus nie zostawia tego człowieka bez odpowiedzi. Momentalnie mówi, bo zauważa co u tego człowieka, który stawia takie pytanie. Chciwość, chęć zdobycia czegoś więcej. Niech się ten mój brat podzieli ze mną. I popatrzcie, co dalej czytamy od 16 wersetu. I opowiedział im przypowieść, mówiąc: pewnemu bogaczowi, bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity urodzaj. I rozmyślał sam w sobie, mówiąc: co mam uczynić, gdy nie mam gdzie gromadzić swojego urodzaju? I powiedział: uczynię tak, zburzę moje stodoły i większe zbuduję i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. I powiem do mojej duszy: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, bądź dobrej myśli. Ale Pan Bóg mu powiedział: o głupi, tej nocy zażądam Twojej duszy od Ciebie, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Jezus dodał: takim jest każdy, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. O, ta odpowiedź Jezusa jest niesamowita. W innym przykładzie brzmi to tak. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Pomyślcie, jakie znaczenie ma ten tekst. Myślę o tym ostatnim. Co to oznacza? Można być bogatym w Bogu.
Co to oznacza? W jaki sposób zgromadzić tego Pana Boga w swoim życiu? O co chodzi w tym wszystkim? Ale z tego wynikają jeszcze inne pytania. Na przykład takie proste pytanie. Kim jest ten, kto zbiera dla siebie skarby? Powiemy prosto. To ten człowiek, który z ogromną pasją gromadzi tylko ziemskie bogactwo. Dla siebie. Ten, który wydaje i wykorzystuje swoje bogactwa tylko dla własnej korzyści. To jest ten, który zbiera dla siebie. Jest inne pytanie. Na czym polega głupota tego, kto nie jest bogaty w Bogu, a skarby gromadzi tylko dla siebie? No, odpowiedź jest oczywista. Tą głupotą się nie będziemy zajmowali. Ale mamy jeszcze jedno ciekawe pytanie. Kim jest ten, kto jest bogaty w Bogu? Dlatego ten cytat, ten tekst przytoczyłem tutaj, moi drodzy. Co to znaczy być bogatym w Bogu? Może to jest ten, kto jest bogaty w ocenie Boga, to znaczy Pan Bóg na niego tak patrzy. A może to jest ten, który jest bogaty w Bożą łaskę? A może to jest ten, komu Bóg zsyła szczególne dary? A może to jest ten, kto ma prawo do dziedzictwa, które Bóg mu obiecał? Prawdopodobnie każda z tych propozycji jest odpowiednia, prawda? Prawie każda mówi o czymś takim, co jest niezwykle ważnym. Być w Bogu bogatym. Bardzo mi się podoba to określenie. Wam się też podoba? Być bogatym w Bogu prawdopodobnie oznacza, że być z tym Bogiem w takiej komitywie, w takiej łączności, w takiej bliskości, korzystać z Jego błogosławieństw, czerpać z Jego mocy, korzystać z tego, co mi obiecał. I to jest tak niezwykle istotne. Zacząłem się nad tym zastanawiać i pomyślałem sobie... Czy to jednak nie należy do mnie jakieś staranie o to, żeby to bogactwo w Bogu zdobyć? Tak, to należy bezsprzecznie. Do tego trzeba pewnego zapału, pewnej chęci. My nie wyprodukujemy owocu Ducha Świętego, ale możemy sprawić, że ten Duch Święty swobodnie będzie mógł wejść, zapanować nad nami, nad naszymi myślami. Możemy sprawić, że On uczyni nas innymi ludźmi, którzy zaczną owocować. I już wiecie, w jaki sposób już tej listy 9 cech nie będę powtarzał. Zatem z naszej strony też jest ważne działanie. O, niektórzy to bardzo lubią. Wiem, niektórzy powiedzą, no widzisz, a zatem zbawienie jest z mojego wysiłku. Nie, nie jest. Absolutnie. Jest w 100% darem Bożym. Zbawienie nie jest czymś takim, ale do mnie należy bardzo wiele. Wiecie, apostoł Paweł napisał w liście do Filipian pewien bardzo ciekawy tekst. Też ten tekst bardzo lubię. Bóg sprawia w nas chcenie i Bóg sprawia w nas wykonanie. I zwykłem pytać, co stoi pomiędzy chceniem a wykonaniem. Bo jak znam życie, to chrześcijanie całkiem szczerzy, całkiem oddani Panu Bogu, zakasują rękawy i biorą się za to chcenie. Ja muszę się zmusić do chcenia. Jak się zmusić do chcenia? Ale jeśli nawet w jakimś maleńkim procencie to się uda, to chrześcijanie zakasują jeszcze bardziej rękawy i mówią, no to teraz się biorę za wykonanie. Co stoi pomiędzy chceniem a wykonaniem? Wiecie, co stoi? Moja decyzja. Cały problem leży w tym, w naszym chrześcijańskim życiu, że najchętniej modlimy się, Panie Boże, zdecyduj za mnie. A ja się już wezmę i za chcenie, i za wykonanie. Błąd. Nie na tym polega zbawienie. To moja decyzja jest tym najtrudniejszym, a powinno być najłatwiejszym krokiem w moim życiu. To powinno być takie proste. Decyduję. I oddaję się całkowicie Bogu, aby mnie prowadził. Jak wiecie, jestem także muzykiem po części. W związku z tym zdecydowałem troszeczkę pogrzebać w tych rzeczach, jak to z muzykami było. Popatrzcie, Ludwig Beethoven, ten XVIII i w zasadzie XIX-wieczny wielki kompozytor niemiecki, nie ma sobie równych w jego skrupulatnej wierności w muzyce. Mamy dzisiaj dokładne dane na ten temat, że żaden z taktów jego kompozycji nie został zapisany albo przypisany przynajmniej kilkanaście razy. Wyobrażacie sobie? Każdy takt
tak żeby wam to przybliżyć, to jedna symfonia to jest kilkadziesiąt stron dużego formatu wydrukowanych. Ileż tam jest setek czy tysięcy taktów? Ale on każdy takt przerabiał tak skrupulatnie. Józef Haydn, także w tym samym czasie mniej więcej żyjący człowiek, stworzył wiele fantastycznych dzieł, fantastycznych rzeczy, ale w wieku 66 lat stworzył wielkie i niezrównane oratorium Stworzenie Świata. Niesamowite. Musiał aż tyle lat żyć, żeby stworzyć to. Wiemy o tym, że ponad 800 kompozycji nam pozostawił, ale do tego przygotowywał się przez całe lata. Do tego nad tym pracował całe lata, aby to stało się faktem. Ernestyna Schumann-Heink, wielka śpiewaczka operowa, pochodziła z Czech, chociaż faktycznie była pochodzenia żydowskiego. Była tak biedna, że nie stać ją było nawet na pianino, aby kupić, i kupiła jakieś zdezelowane, stare pianino, które trudno było nawet nastroić. Dopóki nie stała się światowej sławy śpiewaczką, która była tak znana i tak ceniona przez wszystkich. Michał Anioł, zostawmy muzykę, twórca Sądu Ostatecznego, jednego z 12 arcydzieł swojej epoki. Sąd Ostateczny był owocem 8 lat nieustannej pracy Michała Anioła. Wśród pozostawionych przez niego dokumentów znaleziono ponad 2000 kartek z adnotacją, z rozważaniami nad Sądem Ostatecznym, żeby rozumiał, co ma przelać potem, kiedy dzieło powstawało. Leonardo da Vinci pracował nad Ostatnią Wieczerzą. Wszyscy znamy, jak wygląda jego Ostatnia Wieczerza. Przez 10 lat. Często był tak zaabsorbowany pracą, że zapominał kompletnie o jedzeniu, o czymkolwiek, i cały dzień pościł, tylko pracując nad tym wielkim swoim dziełem. Niesamowite. Czemu o tym mówię? Dlatego, że widząc, co ludzie robili dla swojego dzieła, dlaczego nie skoncentrować troszeczkę uwagi, aby Bóg miał możliwość wykonania czegoś takiego w naszym życiu? Wiecie, tego rodzaju rzeczy to zachęty, jak je nazywam, a one przynoszą prawdziwe, duże błogosławieństwo. Zresztą dam wam teraz listę takich zachęt. Słowo Boże podaje nam na talerzu wszystko, co powinniśmy robić. Popatrzcie na przykład na czujność. Tym razem będzie to Ewangelia Łukasza, 12 rozdział i 35 werset. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. No, jesteśmy w czasie oczekiwania, prawda? A zatem powinniśmy o tym pamiętać. Staranność to kolejny element, który powinien nas cechować. Tym razem list do Galacjan, 6 rozdział i werset 4. Każdy zaś niech bada własne postępowanie. O, to nie tylko to. Popatrzcie na następno. Trwanie. Niezwykle istotne. I tam w trwaniu mamy tym razem Galacjan 6 rozdział i 9 werset. A czynić dobrze nie ustawajmy. Dominacja to kolejna cecha. Tym razem sięgam do listu do Kolosan, także apostoła Pawła, 3 rozdziału i werset 15. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Chodźmy dalej, moi drodzy. Pożywienie. Nie chodzi o żywność fizyczną, którą się wzmacniamy. W liście do Kolosan 3,16 znajdujemy słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie. Inna cecha, wytrzymałość. Tym razem list do Hebrajczyków, 12 rozdział i werset 1. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Jeszcze nie wszystko. Błaganie. O, to bardzo ważne. Filipian 4 rozdział i werset 6. We wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. No i w końcu mówienie. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma i zaprawiana solą. Ależ wiele cech, które powinny nas mobilizować, stawać się błogosławieństwem, powinny popychać nas do odpowiedniego działania. Ach, ja nie włączyłem wam tekstu, wybaczcie, moi drodzy. Już jest. To jest inny wiersz. To jest taka biała poezja, jak mówimy. I chciałbym, abyście zwrócili na to uwagę.
Dziękuję za pomoc. Myśmy to już omówili, kochani. Jeden krok nie zaprowadzi cię daleko. Musisz dalej wędrować. Jedno słowo nie powie ludziom, kim jesteś. Musisz dalej z nimi rozmawiać. Jeden centymetr nie sprawi, że będziesz wysoki. Musisz dalej wzrastać. Jeden uczynek także nie załatwi wszystkiego, bo do wszystkiego musisz dalej dojrzewać. Znowu mądre słowa. Jak to dobrze, że czytamy wiele. Gdziekolwiek znajdę jakieś takie perełki, to zawsze skopiuję dla siebie, żeby móc z nich korzystać. To jest właśnie to. To jest coś, o czym powinniśmy mówić. Jakie mamy inne wzory ludzi, którzy wiedzieli, czy chcą osiągnąć coś wielkiego? Znowu przygotowałem dla was całą serię tego. Popatrzcie, zaczynamy od Noa Webstera. Znany z tego, że opracował wielki słownik języka angielskiego. 36 lat mu to zajęło. Kilka razy przekroczył Atlantyk tylko, żeby udać się do Ameryki albo wracać do Europy i aby z powrotem zbierać dalsze materiały do wielkiego słownika. Popatrzcie na Johna Miltona. Wstawał o 4 nad ranem każdego dnia, by mieć wystarczająco czasu na napisanie słynnego Raju Utraconego. Edward Gibbon, bardzo znany historyk brytyjski, autor Zmierzchu i upadku Cesarstwa Rzymskiego, spędził napisanie tego dzieła, mam je w domu, trzytomowe dzieło, bardzo ciekawe, 26 lat. 26 lat pracy nad jednym dziełem. Znalazłem Williama Colena Bryanta. Popatrzcie, Bryant przepisywał jeden ze swoich poematów aż 99 razy, zanim mógł oddać go do druku jako jedno z największych mistrzowskich dzieł. Popatrzcie dalej. Adam Clark, przewodniczący Wesleyan Methodist Church, Methodist Conference, tak to się faktycznie nazywało, poświęcił 40 lat na przygotowanie komentarza do Pisma Świętego. Jeszcze sięgnijmy dalej. Isaac Newton, tego już znamy. Niesamowity matematyk, fizyk, astronom, alchemik, teolog i autor wielu książek. Rzadko kładł się przed godziną drugą w nocy do łóżka, bo musiał pracować nieustannie. Czy w końcu Ernest Hemingway swoją znaną małą książkę Stary człowiek i morze przepisywał 80 razy, zanim poszła do druku. Kolejne zdumienie. Jeśli stać ludzi na coś takiego w sprawach ich ambicji, ich pragnienia, ich talentu, jak jest z nami jako chrześcijanami? Czy stać nas na to, abyśmy skorzystali z tego wszystkiego, co Bóg ma dla nas? Drodzy przyjaciele, to już 11 raz jestem z wami. 11 raz opowiadam o tych wszystkich ważnych sprawach. Mówię z pełną świadomością, że nie przyjechałem tutaj opowiadać wam o cudach, abyście się oblizali i poszli do domu i powiedzieli, no, miło było. Mówię o tym tylko dlatego, że całym moim pragnieniem jest, abyśmy wreszcie otworzyli drzwi swojego serca dla naszego Boga, abyśmy zechcieli oddać Mu się całkowicie i aby On przez Ducha Świętego mógł sprawić owe owoce, o których mówimy nieustannie. Jestem tutaj tylko po to, abyśmy zdali sobie sprawę, że mówimy o miłości pełnej, o miłości absolutnej, o miłości, która wciąż kieruje się w naszą stronę. Odpowiemy na nią? Czy po prostu zostawimy sprawę, no bo jesteśmy bardzo zajęci? Nasze zadanie wobec Boga zostało pięknie podsumowane przez pewnego człowieka, który pytał Jezusa o to, co powinien uczynić, aby uzyskać życie wieczne. Zdradzę wam szczerze, że bardzo zadziwia mnie to, iż poznałem wiele ludzi, którzy powiedzieli, to jest przepis. Pan Jezus powiedział, przestrzegaj przykazań. Będziesz przestrzegał, masz życie wieczne. Całkiem fajnie. Z tym, że ja mam taką odpowiedź, że jeśli przestrzeganie przykazań miałoby nam zagwarantować życie wieczne,
to absolutnie zapewniam was, że Jezus nie musiał umierać na Golgocie, tylko wystarczyło wziąć lepszego bata na nas. Ale tak się nie stało. Bóg wiedział, że musi dokonać pewnej zmiany. Chcecie inaczej transplantacji naszego serca. Że musi dokonać pewnej zmiany w naszym myśleniu. Prawdopodobnie przeszczepu nowych komórek według Niego. Komórek, które będą otwarte na Jego wpływ. Komórek, które będą wciąż rozważały każdego dnia, czego On dokonał dla każdego z nas. Jak bardzo przybliżył się do nas, jak bardzo pragnął tego. My musimy zareagować, musimy coś z tym zrobić. Nie da się być obojętnym. W mojej wieloletniej służbie, jaką pełnię, nieraz stawałem przed ludźmi i apelowałem. I wszyscy kiwali głowami, ale nie wszyscy potrafili odpowiedzieć Jezusowi. Nie mnie, bo ja kim jestem, abym miał od was czegokolwiek oczekiwać? Ja się nie liczę, ale On czeka na nasze odpowiedzi, na nasze reakcje. Drodzy przyjaciele, czas najwyższy, abyśmy pomyśleli nad tym. Dlatego, że odpowiedź Jezusa dla tego człowieka przyniosła coś, co obejmowało wszelkie sfery naszego życia. Na pewno sferę emocjonalną, na pewno sferę duchową, na pewno sferę fizyczną, no i oczywiście sferę intelektualną. Popatrzmy, co Jezus odpowiedział. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale i 27 wersecie znajdziemy te słowa. Macie je na ekranie, ale jeśli ktoś chce sprawdzić, żeby nie było żadnego błędu, otwórzcie to na 879 stronie. 879 strona, a zatem wcale nie tak daleko od miejsca, które wcześniej czytaliśmy. I czytamy nam słowa niesamowite, a On, czyli Jezus, odpowiadając, rzekł: będziesz miłował Pana, Twego Boga, z całego Twego serca i z całą Twą duszą i całą Twą siłą i całą Twą myślą, a Twego bliźniego jak samego siebie. Ale słowa. Powiedziałem wam o tych czterech sferach, które objęte są tutaj Jezusową odpowiedzią. One są niesamowicie istotne. Mamy pierwsze sferę emocjonalną. Z całego serca swego mamy miłować. Potraficie miłować tak na 3/4? Tak na 50%? Jest to pełna miłość? Wyobraźcie sobie naszą miłość małżeńską, że w pewnym momencie wyznajemy sobie i mówimy: tak, oczywiście, że Cię kocham. 47%. Bez sensu. Miłość musi być na 100%. I Jezus właśnie to miał na myśli. Tam była także sfera duchowa. Z całej duszy swojej. Co Jezus ma na myśli? To znaczy, że moje relacje z Bogiem obejmują całego mnie we wszystkim. Na moich myślach, moich uczuciach. To jest ta duchowa strona z całej mojej duszy. Fizyczna strona z całej siły swojej. To nie znaczy, że ja się zmuszam do miłowania. Nie, ja miłuję i w związku z tym wszystkie moje siły wykorzystuję w tym, aby być z tym kimś, kogo miłuję blisko. I w końcu sfera intelektualna z całej myśli swojej. Powinniśmy po prostu kochać Boga całymi sobą. Taka miłość musi być prawdziwym wyrazem naszego stosunku do Boga. No ale dzisiejsze spotkanie zatytułowałem "Czekajmy z tęsknotą". Co to znaczy? W końcu znowu pytanie pojawia się bardzo proste. Na co mamy czekać z taką tęsknotą? Co się tak liczy naprawdę? Czy w końcu jeszcze inaczej? Co to jest tęsknota? Już znacie moją chorobę. Wszystko definiuję, prawda? Zawsze staram się znaleźć definicję, która w jakiś sposób określi to. A więc spróbujmy określić tęsknotę, bo to bardzo istotne. Jak mamy z tęsknotą oczekiwać? Czym jest tęsknota? Tym razem spróbowałem już sam troszeczkę na podstawie tego, co czytałem, zdefiniować tęsknotę. Tęsknota to uczucie braku czegoś lub kogoś istotnego dla danej osoby.
często pojawia się w postaci odczuwania niepokoju, smutku, zamyślenia. Im bardziej odczuwany jest brak kogoś, czegoś, tym bardziej wzmaga się cierpienie psychiczne. Tęsknota odczuwana jest także w związku z pragnieniem posiadania partnera, potrzebą akceptacji i zrozumienia przez niego. Tak, moi drodzy, to niezwykle ważne. Jesteście gotowi czekać z tęsknotą? Jak się to ma do twojego oczekiwania, drogi przyjacielu? Na czym to polega? Załóżmy, że czekamy tylko na owoc Ducha Świętego, na każdy z jego elementów, tych 9 elementów, które omawialiśmy już na tylu spotkaniach. Jeżeli w takim razie na to czekamy, jak się to ma? Jeśli Bóg Stworzyciel jest zainteresowany nami aż tak bardzo, że nawet nazwał siebie naszym małżonkiem, naszym partnerem, jesteśmy gotowi za Nim tęsknić? Jest On kimś tak ważnym, abyśmy o Nim myśleli, abyśmy potrafili o Nim śnić? Jak to jest z nami? Czy tęsknisz za Nim? Marzysz o Nim? Czy pragniesz Go coraz więcej w swoim życiu? To kolejna bardzo ważna rzecz, o której powinniśmy pamiętać. I w końcu, czy masz pragnienie, by swoim życiem pokazać ludziom Jego obraz? To bardzo ważne, co powiedziałem teraz. Pozwólcie zatem, że opowiem wam bardzo ciekawą historię. Otóż pewnego razu mały chłopczyk, zajęty w swoim pokoju, malował coś kredkami, rysował i próbował stworzyć jakieś dzieło. Nawet nie zauważył, zajęty tak bardzo swoim dziełem, że podeszła do niego mama z tyłu i przyglądała się synkowi, co takiego robi. Kiedy patrzyła z taką uwagą, nie mogła się powstrzymać od pytania: synku, co malujesz? Z bardzo poważną miną popatrzył na mamę i powiedział: maluję Pana Boga. Matka wtedy powiedziała: ale Pana Boga nikt nigdy nie widział. Jak Go możesz malować? Właśnie dlatego to robię, żeby zobaczyli. Jak sądzicie, czy nasze życie nie jest nieustannym malowaniem obrazu Boga? We wszystkich najpiękniejszych kolorach miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, tęsknoty, wszystkich tych rzeczy, o których mówiliśmy przez całą serię. Czy nie jesteśmy ludźmi, którzy marzą o tym, aby Pan Bóg był w naszym życiu w pełni? Jezus, będąc na ziemi, obiecał, że jest chętny to uczynić, że chce po nas przyjść. Powiedziałem przed chwilą, że to On nazywa nas swoją oblubienicą, swoją ukochaną. Nas, każdego z nas. Co za przywilej. Jaka fantastyczna perspektywa dla każdego z nas. To nadaje sensu, to nadaje smaku naszemu życiu. To czyni nas kompletnie innymi ludźmi. W jaki sposób jesteście gotowi pozwolić Mu na to, aby ta miłość stała się doskonała? Na naszych spotkaniach już od pewnego czasu, przynajmniej od połowy, śpiewamy pieśń. Należę do Jezusa. Nie przypominam sobie, czy opowiedziałem wam historię tej pieśni. Poznałem ją bardzo wiele lat temu i bardzo mi się spodobała. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Tak oryginalne słowa brzmią. Not for the years of time alone, but for eternity. Pomyślałem, że muszę to zrobić po polsku. Musi ta pieśń być znana wszystkim ludziom. Ale nie wychodziło. Żadnym sposobem nie przychodziło mi do głowy, jak to można wyrazić, aby to now I belong to Jesus nagle powiedzieć należy do Jezusa. Dziś tak proste, ale wtedy nie. Aż pewnego dnia, kiedy myślałem trochę więcej i głębiej o moim Jezusie i o mojej relacji z Nim, usiadłem i tak po prostu napisałem słowa.
Napisałem dwie zwrotki wtedy tej pieśni, dokładnie tłumacząc jej oryginalny tekst. Ale nie wiem dlaczego zapomniałem o trzeciej zwrotce. Na trzecią zwrotkę trzeba było poczekać dość długo. Niektórzy z was zauważyli to, ci, którzy już poznali tę pieśń wcześniej. Ta trzecia mówi: dziś radość mam. I zaczyna się dalej, bo Jezus mnie znalazł. To jest to, kochani, co musi być naszym przeżyciem. Ja wiem, na czym to polega z własnego życia, z własnego doświadczenia. Wiem, jak to się stało. A może jeszcze jedno? Powiem wam, jaki tekst dla mnie jest tak ważny w Słowie Bożym. Gdyby faktycznie ktoś przyszedł z pistoletem, który przystawiłby do mojej skroni i powiedział: natychmiast mów tekst biblijny, który jest ważny dla ciebie, zawsze powiedziałbym ten tekst. Wbrew pozorom to nie jest Jan 3,16, chociaż ten tekst także kocham bardzo. To jest Rzymian, 5 rozdział i wiersz 8. To było w Anglii, kiedy znajdowałem się wiele lat temu i kiedy w Anglii studiowaliśmy z grupą osób list apostoła Pawła do Rzymian. A ja wciąż myślałem, że aby Pan Bóg cokolwiek dla mnie zrobił, muszę być choćby tą odrobinę lepszy. Po prostu pójdę do Pana Boga i powiem mu: no widzisz, że się poprawiłem? No widzisz, że jest lepiej? No to teraz twoja kolej, zrób coś. A ten tekst 8-5 rozdziału był okropny. I chwała Bogu za ten tekst. Bóg zaleca swą miłość ku wam, że kiedy byliście jeszcze grzesznikami, Chrystus za was umarł. To jest dokładnie to. Bóg zaleca swoją miłość dla nas nie wtedy, kiedy byliśmy lepsi, nie wtedy, kiedy osiągnęliśmy już jakiś poziom, nie wtedy, kiedy staliśmy się innymi ludźmi. Bóg zaleca ją wtedy, kiedy jesteśmy grzeszni, upadli i mówi: przyjdź, oferuję. Od niektórych z was usłyszałem takie słowa, które spowodowały moje wzruszenie. Niektórzy z was powiedzieli mi, co dla was już oznacza to, o czym mówiliśmy na tych spotkaniach. No to cóż, w takim razie spróbujmy zaśpiewać tę pieśń, bo taka ważna i taka piękna. Pozwólcie, że podejdę do instrumentu, jak zawsze, i zaintonuję wam to, żeby śpiewanie poszło nam dobrze. Jezus mnie na wieki miłuje, tam gdzie On jest, tam zło nie króluje. Odnoszę życie, by zbawić mnie, tak więc należę do należę do Jezusa, a Jezus gdy grzech mnie w życiu niszczył i ranił, wtedy to właśnie Jezus się zjawił. Podniósł mnie z dołu smutku i łez. Stamtąd należę do... należę do Jezusa, a Jezus moim jest. Tak już nie zawsze radość mam, bo Jezus mnie zbawił, wolność mi dał, więc będę go sławił. Całą nadzieję mam tylko w Nim, przecież należę do... Zauważyliście, że każda zwrotka kończy się innym słowem,
że w pierwszej śpiewamy tak, więc należy doń, że w drugiej śpiewamy przecież należy doń, a nie, to w trzeciej zwrotce. W drugiej śpiewamy odtąd należy doń, kiedy on mnie znalazł, a teraz śpiewamy o tym, że do niego należy, musimy do niego należeć. Drodzy przyjaciele, jeszcze jedno spotkanie. Jutro. Ale chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że zanim będzie to jutrzejsze spotkanie, jeśli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek sprawy, tak ja wiem, zdaję sobie sprawę, że wyjadę, ale mam tu fantastycznych przyjaciół. Pastor Jacek, który wychodzi tutaj ostatnio i zawsze wita was, jest osobą, która tylko czeka na wasze pytania, tylko czeka na was, jeśli jesteście zainteresowani, aby dalej poznawać Słowo Boże. Mój wspaniały przyjaciel Daniel, który także tutaj zawsze się pojawia z przodu, jest także głodny takich rozmów. Chcemy was wspierać modlitwą, chcemy być z wami. Jutro na ekranie pojawi się także mój adres mailowy dla tych z was, którzy zechcecie poinformować mnie o tym, jak Jezus działa w waszym życiu. A wierzę, że będzie działał coraz więcej. I za to go wielbimy. Chciejmy się modlić w tej chwili. Zapraszam was z całego serca do modlitwy. Ukochany Boże i Panie nasz, przychodzimy do Ciebie, aby dziękować i wielbić Ciebie za to, że jesteś tak wspaniałym Bogiem, że jesteś tak cudownym przyjacielem, że jesteś tym, który jest tuż obok i troszczy się o nas z otwartą miłością. Chcesz wyzwolić w naszym życiu te najcudowniejsze wartości. Chcesz, abyśmy tymi wartościami żyli i malowali Twój obraz, aby ludzie widząc nas mogli poznawać Boga, Ciebie, Panie. Dzięki za to wszystko, co dla nas uczyniłeś, co wykonałeś na krzyżu, ale nie skończyłeś Twojej misji na krzyżu, co wykonujesz nadal, każdego dnia, na co możemy liczyć. I dzięki za to, Boże, za Ducha Świętego, którego posyłasz po to, aby napominał, aby uczył, aby przekonywał, aby przypominał i nade wszystko po to, aby owocował w naszym życiu miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiarą, wstrzemięźliwością, tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiliśmy przez tyle tygodni. Panie, pozwól, byśmy mogli odczuwać Twoją moc w naszym życiu, każdego z nas. Za to już teraz dziękujemy, bo wiemy, że jeśli prosimy Ciebie o cokolwiek i czynimy to w Twoim imieniu, jako naszego Zbawiciela, Ty zawsze wysłuchujesz i nie odrzucasz nas. Dzięki za to wszystko, Panie, i prosimy o Twoje prowadzenie. Amen.